świat, wcześniej był katolicki społeczeństwo, natomiast jest na tyle ogólny, że możemy sobie pozwolić na dość szerokie pole dyskusji. A ja w tym temacie będę miał do panu dwa pytania, które pokrótce można skondensować jako pytanie pierwsze, czy naprawdę jest tak źle? A drugie pytanie, co można zrobić? Więc rozwijając to pierwsze pytanie, kryzys w Kościele to jest słowo, kilka słów, które już weszły nam do słownika codziennego. I jak spojrzymy, to co też prosiłem Państwa w przygotowaniu ewentualnie tego panelu, to jest, żeby spojrzeć sobie, gdzie to słowo kryzys w Kościele jest używane. I wedle moich obserwacji jest używane w odniesieniu do hierarchii, tak jak w poprzednim panelu do relacji polityki Kościół, polityka i Kościół. Natomiast ja chciałbym dzisiaj poprosić panów o perspektywę z perspektywy zwykłego katolika, zwykłego bądź aktywnego katolika, jak ten kryzys na tego zwykłego człowieka chodzącego do kościoła wpływa. I czy naprawdę jest tak źle, jak media i mądre mówią. Natomiast to jest tylko część diagnostyczna, a jest kwestia taka, czy z samej diagnozy problemów coś wynika. Więc moje drugie pytanie, co można zrobić, to jest, czy po tych diagnozach ten zwykły człowiek, albo trochę bardziej aktywny człowiek, który chce się zaangażować, ma tę energię tego szumnie nazywanego świeckiego nowego ruchu świeckich w kościele, co może zrobić, także w jaki sposób może ukierunkować swoją energię na działanie wobec wspólnoty. Że o głos proszę doktora Meckę. Czy to już będzie? Ale panu muszę podać wolne ręce. O, świetnie. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję za okazję spotkania się z Państwem i powiedzenia kilku słów. I od razu przechodząc do tematu. Pytanie pierwsze, czy jest źle? Chciałbym, żeby ta rozmowa była taka dosyć zdecydowana, więc powiem dość zdecydowanie. Nie jest źle, jest gorzej. Jest gorzej niż źle. Temat brzmi katolika świat i ja bym chciał bardzo krótko zacząć od mojej diagnozy świata. Proszę Państwa, żyjemy w świecie bez miłości. I to nie jest kwestia jakiegoś romantycznego westchnienia, tylko to jest fundamentalna, zimna, beznamiętna ocena, która rzutuje na wszystko, co jest dookoła nas i rzutuje na życie Kościoła. Żyjemy w świecie bez miłości, to znaczy jesteśmy ludźmi, spotykamy się z ludźmi, którzy są wewnętrznie wydrążeni, którzy są wypaleni, którzy są niedojrzali do pełni osobowego życia. Żyjemy w świecie bez miłości, to znaczy żyjemy w świecie, w którym nie ma społeczeństwa. Została zerwana jedność społeczna. My żyjemy w obrębie pewnych grup, tłumu, może nawet czasami wypadało być motłochu, ale jest takie bardzo istotne rozważanie arystotelesowskie, które może tu warto przypomnieć. Arystoteles pisze, kiedy zbiera się kilku bandytów, żeby zorganizować się w grupę, po to, żeby maksymalizować zyski, po to, żeby powiększyć swoje bezpieczeństwo. To owszem jest organizacja, ale tam nie ma społeczeństwa, bo nie ma więzi. Tam jest społeczeństwo, gdzie jest więź pomiędzy ludźmi. Więź to jest jakiś wyraz miłości. Miłości pojmowanej szeroko. Miłości przyjaźni. Miłości życzliwości. Ale jednak miłości. Czy ja przesadzam?
cztery punkty. Jak wygląda dzisiaj rodzina? Rozwody, niesakramentalne małżeństwa, nic więcej. Dzieci to jest punkt, który jest dla mnie szczególnie istotny. Straszne dzieci. Straszne dzieci, straszne problemy w szkołach, bo dzieci są niewychowane. Są niewychowane, bo rodzice nie obdarzają tych dzieci dojrzałą miłością. Lepiej sobie odpuścić i traktować je jako usługę kontraktową. Gdzieś to dziecko nie syną, spędzę całe wolne południa w różnych opłaconych aktywnościach, a potem niech się wniesie z tego domu i już. Upadek przyjaźni. Proszę Państwa, świat, który ja pamiętam, świat kręgów towarzyskich, spotkań, wspólnych wyjazdów, dyskusji do rana, kłótni i pogodzeń, gdzie jest ten świat? Mamy świat notatek facebookowych i milionów sympatyków, ale tam nie ma przyjaźni. Upadek struktur. Ja widzę to na różnych polach. Istniało kiedyś wiele organizacji społecznych, drobnych, skromnych, matematycznych, medycznych. Nie ma dziś chętnych do udziału w tych strukturach. One się rozsypują, bo starsi koledzy już odchodzą, nie ma kto ich zastąpić. To są jakieś tam symptomy widoczne w różnych punktach. Według mnie bardzo wyraźnie widoczne, ale jaka jest atmosfera? Bo to jest, wydaje mi się, też to, co obrazuje. Przecież my żyjemy w świecie ciągłego antagonizmu. Ciągłego współzawodnictwa, ciągłej agresji. Ton wiadomości jest ciągle podniecony. To jest świat konfliktu i napięcia. W takich warunkach dookoła funkcjonujemy. Jakie są typowe reakcje ludzi, którzy zamrożeni w tym systemie funkcjonują? Wydaje mi się, że są dwie. Reakcja numer jeden to jest reakcja izolacji. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Zostawcie mi tylko tyle miejsca, żebym mógł spokojnie funkcjonować. Najkrócej rzecz biorąc, powiedziałbym, że to jest instynkt politycznej prawicy. Walczmy o nasze indywidualne wolności i pilnujmy się tego, żeby nas za bardzo nie zniszczyło. Druga reakcja to jest reakcja dominacji. Skoro dookoła są wszyscy wrodzy, a przynajmniej nieżyczliwi, zorganizujmy to tak, żeby oni realizowali te cele, które ja uważam za słuszne. I to jest instynkt struktury, instytucji, przymusu prawnego, który nazwał instynktem politycznej lewicy z kolei. Jest pomiędzy tymi dwoma nurtami konflikt, ale to jest konflikt na poziomie czegoś, co jest fundamentalnie w sobie zepsute. Walczymy, angażując się w takie spory na poziomie, jak zorganizować coś, co w ogóle jest chore w swojej istocie. Patory w tej sytuacji. Katolik w tej sytuacji ma się bardzo źle. Katolik to przede wszystkim ktoś, kto żyje wobec Boga. To nie ja, tylko to święty Jan zauważył. Kto nie potrafi kochać swego brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. My żyjemy w świecie bez miłości. To gdzie w tym świecie odnaleźć Boga? Mamy go odnaleźć w Kościele. Czym jest dzisiejszy Kościół? Dla mnie żyjemy w Kościele, w którym nie istnieją parafie. Istnieją struktury, tak, ale parafia jako wspólnota nie istnieje. Wiele lat temu rozwiązaniem polskim na wielkie parafie i problem odnalezienia się tej parafii była koncepcja wspólnoty wspólnot. Aktywne parafie dzisiaj mają 20-30, słyszałem nawet o takiej parafii 40 wspólnot. Znaczy tak, jest wspólne miejsce, w którym funkcjonuje 40 różnych wspólnot. Ale gdzie jest tam parafia? Drugą częścią parafii jest instytucja, kancelaria, załatwienie kilku spraw, rutyniarze, którzy te sprawy załatwiają. Żyjemy w warunkach synodu. Synodu ogólnokościelnego i także na Lubelszczyźnie mamy drugi synod, synod wewnątrz decyzjami. Mam okazję, proszę Państwa, to dosyć blisko obserwować, co widzę. Mówiąc brutalnie i konkretnie, koniunkturalizm znacznej części zarządzającym tym procesem. Od tak, żeby ładnie wyszło, bo generujemy kilka.
kilka dokumentów, szybkie cytaty z kilku papierzy, z dokumentów soborowych, sklei to się ładnie, nikogo nie urazi, będzie super. Będzie można to potem wydać w książce i pokazywać. Oraz wejście grup, które chcą coś zrobić, wejście od razu w tym drugim stylu. To znaczy, tylko mają grupa ma rację. Musimy w ramach spotkania, w ramach konsultacji wymóc, żeby było po mojej. Izolacja albo dominacja. Struktura albo agresja. No to tak ja postrzegam sytuację współczesnego kościoła i zamykając ten wątek. No to co ja jako katolik mogę zrobić? Spotkałem się z trzema odpowiedziami. Pierwsza. Droga Benedykta. Budujemy sobie swój własny świat, gdzieś tam się wycofujemy, wręcz fizycznie. Próbujemy nie zwracać uwagi na to, co jest dookoła nas. Myślę, że to jest zła ścieżka i hipokrytyczna. Nie da się w ramach dzisiejszego świata zamknąć w obrębie izolowanej grupy. Ścieżka druga. No to włącza się w to społeczeństwo i w wielu wspólnotach, wolontariatach, miejscach, gdzie tylko mogę oddziaływać, próbuję oddziaływać. Myślę, że to jest też wątpliwa ścieżka, bo żyjemy w warunkach tak zepsutych, że często to włączanie się raczej jest przyczyną do powiększenia problemów niż do ich rozwiązania. I ścieżka trzecia, ja całkowicie wszystko lekceważę. Pozostało mi życie duchowe, chodzę do kościoła, modlę się, przyjmuję sakramenty. Cóż się więcej tym przyjmować, wszystko jest w rękach Boga. To też nie sądzę, że to była właściwa ścieżka, bo my mamy być zbawieni jako Kościół, wspólnota, mistyczne ciało Chrystusa, a nie jako indywidualne, odłączone od innych jednostek. Pytanie numer dwa. Co robić? Kochać. Żyć normalnie i kochać, to znaczy zakładać rodzinę, znajdować żonę, męża i wiedzieć, że oni są ważniejsi od pracy i cały reszty świat. Zajmować się swoimi dziećmi, kochać je, to znaczy męczyć się z nimi, wymuszać na nich to, żeby stawały się dojrzałymi ludźmi, pomagać w tym procesie, konfrontować się z nimi. Znajdować przyjaciół, takich prawdziwych przyjaciół. To znaczy też trzeba samemu być prawdziwym przyjacielem. Trzeba coś z siebie dać, to czasami dużo. I drwić z tego świata, który jest dookoła nas, bo on niewiele więcej jest warty. Trzeba starać się nie poddać temu światu bez miłości, bo nam potrzebna jest miłość. Dziękuję. Dziękuję. Ojciec Gawel. Niestety ta recepta jest dla mnie trudna do zrealizowania, żebym zakładał rodzinę. Tak, zapuść się dla mnie, zapuść się. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście jest tak źle. Ale to, co obserwuję, to jest to, że nastrój taki unoszący się nad Kościołem, bo on jest i ze środka, jak i z zewnątrz, w przeciągu 60 lat właśnie z hiperoptymizmu przeszedł w hiperpesymizm. Że jeszcze jako właśnie nastolatek czytałem, wracałem do jakiś moment mojego zwrócenia się do Kościoła, czytałem o Soborze Watykańskim II i publicystyce, która pani była, ona była właśnie jakoś nieprawdopodobnie optymistyczna, że to jest taki moment w Kościele zupełnie wyjątkowy, to jest nowa wiosna Kościoła, że Duch wreszcie tchnął życie w struktury, że to jakby wszystko się właśnie zmienia, że teraz nasze parafie będą inaczej zorganizowane, seminaria duchowne i świeccy właśnie z klerem będą współpracować tak dalej. Otworzyliśmy się nie na dialog z innymi czekumenicznymi, czy nawet z innymi religiami. Zabraliśmy się za uporządkowanie swojej przeszłości, nie? Że papież jakoś tam pokutował i przyznawał się jakoś odważnie do grzechów, które popełnił Kościół.
No i właśnie, no i ja mam drugi jakoś, jak na przedłużeniu, jako właśnie na przedłużeniu z sobą, myślę właśnie, że ten duch się nosi dość długo, takiego dużego optymizmu by wokół Kościoła. I to niesamowite jest obserwowanie właśnie teraz tego, że no nie licząc takich gazet kościelnych, właśnie jak Kościół Idziemy, które są jakoś tam diecezjalne właśnie i one tam jakieś tu mają taki problem z postawą krytyczną wobec Kościoła, no to jak się czyta taką publicystykę, dajmy na to Kościoła Otwartego, no to ona jest taka bardzo, bardzo pesymistyczna, że na co dzień nie czytam, ale jak tylko zajrzę na przykład, nie, do tygodnika powszechnego, tam zobaczę jakiś pozytywny artykuł o Kościele, jest w zasadzie niemożliwe. Widziałem jeden, jakoś nad mnie rozwalił, bo było Bożyciele, właśnie, że coś tam był w jakimś kraju afrykańskim, że no tam to jest Bożyciele, ale fajnie, nie to są u nas. Na tym kontraście. I oczywiście, no i na moje zdanie jest takie, że to jedna i druga perspektywa była nieprawdziwa, jedna i druga perspektywa była ideologiczna. Ta bardzo optymistyczna, że to jest, że to był jakiś zupełnie wyjątkowy przełom i że Kościół istniał przez pierwsze 300 lat, potem zanurzył się w jakiejś ciemności, wyłonił się w XX wieku. To wydaje mi się perspektywa nieprawdziwa. Jak i teraz właśnie, że w zasadzie, no to właśnie to, co nam pozostanie, to zgaszenie światła i w zasadzie wybieramy dwie strategie, że albo właśnie będziemy walczyć, żeby to nastąpiło jakoś później, ale wiadomo, że i tak to nastąpi, czyli to jest jakaś taka obrona właśnie już takich ostatnich przyczółków, albo w ogóle przyspieszamy ten proces, nie? Dobijmy trupa, nikt się nie męczy, no i będziemy funkcjonowali w jakichś takich małych, jakichś wspólnotach, gdzie nie mieć żadnych ambicji Kościoła w sferze publicznej. Wydaje mi się, że no, perspektywa taka, która jakoś dla mnie, którą, no nie wiem, no czerpię na wrażenie z Ewangelii, w ogóle z takiej antropologii katolickiej, jest taka, że no, potrzebne jest takie bardzo trzeźwe, krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, w tym jak funkcjonuje Kościół. I tutaj no, nie ma się co oszukiwać, no właśnie, że prądy kulturowe są na ten moment dla nas niesprzyjające, że Kościół ma dużo swoich problemów, bo to przy takich kryzysach, o których się ciągle rozmawia, nie, właśnie nie, problem jakby pedofilii, czy szerzej właśnie prawa karnego w Kościele, nie wiem, formacji intelektualnej, może to światło mówi rzadziej, ale dla mnie to zwłaszcza jakieś kryzysy sztuki kościelnej, no to rzeczywiście to jest, nie? Widać to w statystykach i w jakiejś takiej zmianie społecznej, że często już teraz nie osoby niewierzące, nawet nie tyle zarzucają osobom wierzącym, że na przykład ich moralność jest jakaś, nie wiem, czy wyśrubowana, albo właśnie trudna, albo właśnie z niepewnych źródeł czerpana, czyli z objawienia. Tylko często teraz jest zarzucane, że no, moralność chrześcijańska jest niemoralna. Nie? Myślę, że główne spory takie bioetyczno-antropologiczne, no to pojawiają się takie zarzuty właśnie, że propozycja Kościoła jest właśnie okrutna, nie bierze pod uwagę jakiejś wrażliwości ludzkiej, dramatu ludzkiego i tak dalej. Myślę, że to jest ciekawy sprawa, że to jedna i druga osoba jest podejrzliwa wobec siebie, że właśnie są szkodzą człowiekowi. Więc to jest. I wydaje mi się, że co do zasady, ale że tak było, tak jest i mam wrażenie, że tak będzie, że takie problemy, że właśnie ludzie Kościoła będą się prowadzić niemoralnie, albo że księżą się nie będzie chciał uczyć, albo właśnie świecą nie będzie się chciał angażować, tak jest natura ludzka, skażona grzechu. I wydaje mi się, że na to nie ma prostych odpowiedzi i tak po prostu jest. A z drugiej strony jakoś no, towarzyszy mi nadzieja, bo wydaje mi się, że to jest perspektywa taka wiary, że no, widzę świat z całą biedą i ludzi ze świata zebranych, którzy tworzą Kościół z całą biedą, ale no, jakoś mam sobie nadzieję, którą czerpię ze spotkania z Bogiem.
Właśnie, że nie jest wszystko stracone i że wcale takie podejście właśnie fatalistyczne, że historia zmierza w jednym kierunku i że na pewno zaraz będziemy właśnie gasić światło i że trendy nie mają obrotu, no wydaje mi się, że to fałszywa. A na pewno było tak, nieewangeliczne i fałszywa. Mi się wydaje, że z takich z wielkich trendów no to obserwujemy na własne oczy, co dokonało wojny na Ukrainie, że poglądy, nie wiem, na temat Rosji, które były 2 lata temu rusofobiczne, dzisiaj są mainstreamem. To że okazuje się, że nie ma takich wielkich trendów, które nie mogłyby się zmienić. Jak mówił ojciec Bocheński, że przewidywanie przyszłości jest bez sensu, bo tam jest zawsze takie założenie, że przewidujemy przyszłość, jeśli dotychczasowe warunki się nie zmienią. Tylko, że ta przesłanka jest fałszywa, ona się po prostu zmienia. Więc w fatalizm nie wierzę, czerpię nadzieję z Ewangelii. Dużo widzę o czym pan doktor mówił, braku miłości, ale sam doświadczam dużo miłości. Więc nie mam też takie poczucie, że jestem otoczony w jakichś nieprawdopodobnych ciemnościach i nie widziałbym, nie wiem, sam nie doświadczam miłości, sam się nie starał kochać i nie widział też ludzi, którzy starają się kochać. Znaczy, pracuję, nie wiem, pracowałem się w Lublinie, czy się w Krakowie, w Lublinie, w Warszawie, w różnych miastach z różnymi ludźmi, którzy zmagają się ze swoją wiarą, próbują ją kształtować. Żywych przykładów właśnie zarówno w osobistym życiu, jak to się tworzy między ludźmi jest dużo. No tutaj organizatorzy tego zjazdu to są moje wychowanka z pastorstwa akademickiego. No i jestem dumny, nie? Że nie ma mnie tutaj. Oni rozkręcają nowe działa, skupiają jakieś ciekawe środowiska, tworzą jakąś sieć ludzi wierzących i coś się rozwija. Więc rzeczywiście, no to pewnie, jak to powiedzieć właśnie, czy jest tak źle, no to pewnie zależy gdzie, kto, kiedy i tak dalej. Nie? Ale że na pewno no nie wierzę w taką perspektywę właśnie taką bardzo pesymistyczną. Bo moje doświadczenie podpowiada mi co innego i Ewangelia podpowiada mi co innego. Natomiast też nie wierzę w taką perspektywę właśnie niezauważania problemów, negowania tych problemów, wybierania poważnych problemów, z którymi się stykamy. Więc co można by robić? No wydaje mi się, że to zadanie chrześcijan zawsze jest takie same. No, po prostu nawrócić się. W zasadzie to jest nasza zadanie na to życie, przyjąć zbawienie od Jezusa Chrystusa i koniec. No to nie byłoby czasu, w którym zadanie byłoby inne. To, co myślę, że właśnie wymaga namysłu, no to właśnie jakie są czynniki, które nam to w danym czasie i danej szerokości geograficznej ułatwiają, a jakie nam przeszkadzają. I pewnie jest ich dużo, ale jak sobie myślałem nad tym pytaniem, to gdzieś tak patrząc po sobie, właśnie też z ludźmi, z którymi pracuję, wydaje mi się, że ważnym czynnikiem właśnie obecnie, przez to, że Kościół jest jakimś takim właśnie w defensywie, moim zdaniem byłoby pielęgnowanie takiej zdrowej dumy z tego powodu, że się jest osobą wierzącą. Ja od tego bardzo długo uciekałem, dlatego że zawsze mi przeszkadzał ten ton właśnie hierarchów w Polsce, który jest taki budny, znaczy nie wiem, czy wszystkich, ale ja to tak odbierałem. Właśnie, że o matko, nie, że już nikt ten już nawet nie wiem, nie, już lepiej, żeby się nie odzywał, bo nie pisał tego listy, bo do tego będzie jakaś nowa awantura, to znowu tak wygląda, jakbyśmy się tam przepychali łokciami i tak dalej. Natomiast no, długo jakoś tylko wtedy w swojej wierze przez to myślałem właśnie, że ona powinna być taka właśnie, że to, co jest właśnie we mnie jakoś dumne z powodu tej wiary, no to powinno gdzieś tam schowane. Wydaje mi się, że to jest ślepa ścieżka, że tak jak właśnie powinniśmy rozwijać sobie jakąś zdrową pokorę, taką mądrą krytyczność do siebie, samych czy do Kościoła, tak samo będziemy rozwijać się mądrą dumę, po prostu, że no tak wierzę, tak myślę i to jest jakoś, to mi daje życie, nie? Że to jakoś wyzwala, właśnie, że mam wrażenie, że właśnie często właśnie mówienie o Kościele, albo gdzieś się wpada w takie tony właśnie budne, że tam innych chce się rozsadzać po kątach, a może przepraszać się, że się
że no już jak mamy tą, no Boże ciało, no ono nie jest tak dobre jak w tej Afryce. No, uważam, że sami sobie jakoś podcinamy skrzydło. Może to jest jakaś charakterystyka też kościoła polskiego, że to jest jakieś takie odbicie też takiego się kompleksu, nie tak jak polskości, tak kompleksu jakiegoś katolickości. Myślę, że tu by była jakaś ważna praca do wykonania. Nie? Że właśnie, że mamy swoje kategorie myślenia, że nie musimy ich montować, właśnie, że nie musimy dokładnie wskakiwać do tego konia, na którym jedzie obecnie jedzie świat, że to był optymistyczny właśnie po wojnie i my teraz nie wiemy, a teraz jest pesymistyczny, bo katastrofa klimatyczna, a kościoła też nie będzie. To są w zasadzie ciągle kalki tych, którzy nas otaczają. Więc to by nie tak jakaś siła wewnętrzna, że wierzę i że to mnie karmi, że to mnie prowadzi do Boga, moim zdaniem właśnie pozwalałoby łatwiej poruszać się po dwóch strategiach ewangelizacyjnych, które moim zdaniem zawsze są za nadrzędne. Nie? Czyli to jest prezentowanie wiary przez podobieństwo, przez kontrast. Przez podobieństwo, no właśnie, że nie wiem, inni są za pokojem, no my też jesteśmy za pokojem, my wypokojemy, my za pokojem, nie idziemy i tworzymy pokój. I to jakoś zbliża. Nie, my jesteśmy za tym, że tam nie wiem, nie było przemocy w rodzinach, wy jesteście za tym, jesteśmy razem. Nie, to jest przez podobieństwo, no ale też przez kontrast, nie, że wasza propozycja właśnie, nie wiem, na rodzinę jest taka, żeby jej nie było, a nasza jest taka, żeby było. I właśnie ten kontakt dla tych, którzy widzą albo doświadczają cierpienia czy rozczarowania propozycją kultury, że właśnie, że z rozpad rodziny widzą jakieś miejsce, które proponuje inne rozwiązanie. I ono wtedy się jawi jako atrakcyjne. Nie? Wtedy przemawiamy przez kontrast. To przypomina mi się nic do Diogneta, że właśnie chodzimy po rynkach, ubieramy się tak samo, ale też różnimy się tym, że nie zabijamy, nie spędzamy płodu, nie wyrzucamy tam, gdzie nie pozbywamy się dzieci. Nie? Że są pewne takie rzeczy, które przyciągają przez podobieństwo, drugie przez kontrast. Ale właśnie, żeby to robić, wydaje mi się, że trzeba mieć tak, stać mocniej na swoich nogach, katolickich nogach, że tak mamy i to jest nasza propozycja i się po prostu nie wstydzimy. Okej, więc dziękuję w ogóle za zaproszenie i zorganizowanie tego organizatorom. Jak ja dostałem to pytanie o tą sytuację katolika, to nie rozumiałem świata tak szeroko jak pan doktor, tylko bardziej o sytuację właśnie kościołowej, czy jest tak źle z kościołem. Więc ja sobie zerknąłem na liczby. No, mówi się, że symbolem klęski kościoła jest Irlandia, że to kościół irlandzki, że tam się wydarzyło bardzo źle. No i wydarzyło się na pewno bardzo źle, no ale chciałem zobaczyć, jak to wygląda w liczbach, ile tam tych katolików zostało, no bo skoro tam wymiotło katolicyzm tak strasznie. I teraz gdybyśmy popatrzyli tylko na te liczby, no to można powiedzieć, że no nie jest aż tak źle. Jest, widać różnicę, jest pewien trend, ale może nie jest aż tak źle. Ale byłbym jednak ostrożny, bo danymi można w różny sposób manipulować. Jeżeli popatrzymy na tą samą Irlandię i zetkniemy właśnie już na przykład na Dominikantes, tu na pewno wszyscy wiedzą, co to znaczy Dominikantes. Od razu mówię, że to nie jest współczynnik Dominikantów w społeczeństwie, tylko ze silnego kościoła. No to są dużo niższe te liczby i spadają drastycznie. Tam od lat, w latach, gdzie tu mam, w latach 70. to było 90% Irlandczyków chodziło na msze święte co tydzień. 90%, to jest też niewiarygodne. A ostatnie dane, które ja akurat znalazłem, to jest za 2012, to jest 35%. To już się stabilizuje na tym poziomie 35%, ale spadek jest bardzo wyraźny. No ale nawet tutaj wciąż można powiedzieć 35% co tydzień chodzących, no znowu to są dane sprzed 10 już lat, ale to wciąż jest 35% co tydzień chodzących ludzi do kościoła, no mniej więcej co tydzień, no to i tak jest całkiem spory odsetek. Nasze zresztą odsetki są troszkę większe. 37 było w 2019, 38 w 2018. Co ciekawe, a tak na marginesie, u nas akurat liczba komunikantes utrzymuje się no 20 lat mniej więcej na tym samym poziomie, 16-17%, a może nawet jeszcze dłuższy. To jest tak samo, bo ciekawe, że akurat ta liczba właśnie jakoś istotnie
nie spada. W ciągu ostatniego roku tam była drobna, no ale tam drobne wahnięcia, takie poniżej procenta, no to są nieistotne statystycznie w ciągu roku, to nie jest jeszcze trend. No i teraz można byłoby na podstawie, więc właśnie ta liczba danych już chodzących do kościoła w Irlandii jest dużo mniejsza, więc to już wygląda dużo gorzej, widać ten spadek. Ale najgorsze chyba, co pokazuje, jaka jest kondycja tego kościoła w Irlandii, no to są wyniki tych słynnych referendów. Tam były dwa referenda, jedno a propos małżeństw jednopłciowych i drugie chyba ważniejsze a propos aborcji. I to taką dosyć przeważającą ilością głosów Irlandczycy zdecydowali, że aborcja powinna być legalna. To było ponad 60% wyborców tak zdecydowała. Swoją drogą to jest niesamowite, że udało się właśnie zrobić taką narrację, w której prawo do aborcji nazywa się prawem człowieka i tam Irlandczykom gratulowało wiele zachodnich krajów, mówiąc, że wreszcie prawo człowieka tam odzyskała Irlandia kolejne prawo człowieka. Więc tymi liczbami, dlaczego podaję te liczby? Po pierwsze, żeby pokazać, że no na pewno to nie jest jeszcze tak, że zamykamy, wynosimy flagę, zamykamy, gasimy światło i jest koniec. Nie jest koniec, nawet te 30 parę procent to jest bardzo dużo. Mówię, myślę, że każda instytucja, która zaczynałaby działalność, to by podziękowała i w śle pobrała 35% uczestników. No ale nie można też oszukiwać, tak jak obaj panowie mówiliście, że nie ma problemu, bo problemy są z całą pewnością. Nawet gdyby nie zmniejszyła się liczba wiernych w ogóle w kościele, to myślę, że katolików powinno jednak martwić to, co się wydarzyło, te niektóre złe rzeczy. No, przede wszystkim wiadomo, chodzi o problem pedofilii, ale różne inne, że takie rzeczy się działy w kościele, to powinno bolić katolików i powinno zmusić do zastanowienia, co z tym faktem zrobić. Ponieważ każdy mi przypomina jakiegoś filozofa, to ja się powołam na Rogera Scrutona, takiego brytyjskiego konserwatystę, który mówił, że jeżeli nie starasz się, żeby winny uzyskał karę, no to stoisz po stronie zła po prostu. Więc pewnych rzeczy, które się wydarzyły w kościele, również w kościele polskim, no trudno zrozumieć, zwłaszcza właśnie takim nieduchownym katolikom, świeckim katolikom, no tak powiedzmy. I to jest coś złego, to zmusza nas do zastanowienia i na pewno trzeba te krzywdy jakoś naprawić i widać ten kryzys. Widać go też, myślę, bardzo w ilości powołań. To spada, nie wiem, jak akurat u was to ojciec może powiedzieć, jak jest u Dominikanów, no ale w różnych, to państwo wszyscy słyszymy, w różnych seminariach no, spada liczba powołań drastycznie. Pamiętam lata, jak z lubelskim seminarium no, wychodziło 50 księży w diecezji lubelskiej poświęconych co roku. A teraz mam okazję uczyć w seminarium na pierwszym roku i w całej diecezji, i to jeszcze plus diecezja zamojska i jeszcze franciszkanie u nas się studiują. To było chłopaków 12 chyba czy 13 na egzaminie. Na pierwszym roku, a ilu z nich zostanie. A wyświęconych w zeszłym roku diakonów było 3 na diecezję lubelską. No, miejmy nadzieję, że dotrwają do prezbiteratu wszyscy 3, ale 3 właśnie. Więc to są zmiany, które są widoczne, więc no, nie popadałbym od razu w rozpacz, że już jest koniec kościoła, ale też zamykanie oczu i właśnie przesypywanie się tymi liczbami, że wciąż jest 80% chrzczonych i się nie wypisali, więc jest okej, okay, no to też jest na pewno nie jest dobra postawa. Jest jakiś problem na pewno, przynajmniej w pewnym, ja mówię o kościele polskim, no pewnie w ogóle w Europie. Nie wiem, jak to wygląda na przykład w Ameryce Południowej, to pewnie są inne zjawiska, czy w Afryce. To o tym w ogóle nie mówię, ale u nas na pewno jakiś kryzys jest. Może nie jest aż tak źle, jakby niektórzy chcieli, ale nie jest. Na pewno mamy problemy, na pewno są problemy. Natomiast nie są to pierwsze problemy w historii Kościoła. Kościół przechodził kryzysy nie raz i myślę, że nie raz jeszcze będzie przechodził. Też mam tą nadzieję, że to nie jest ostatni kryzys, znaczy nie zakończy historii Kościoła. Natomiast co robić, zwłaszcza jako tacy zwykli katolicy, więc jedna rzecz jeszcze, jak już tego Scrutona wspomniałem, to jeszcze raz bym go wspomniał. On akurat, jak powiedziałem, był konserwatystą i konserwatyzm, czy źródła konserwatyzmu definiował w taki sposób, że mówił, że konserwatyzm to jest bardziej nie tyle pogląd, co pewne podejście, czy nastawienie, że my szanujemy to, co zostało dotychczas stworzone, mimo że jest niedoskonałe, chodzi o organizacje głównie społeczne, życia społecznego, dlatego że dużo łatwiej jest zniszczyć takie struktury, bardzo szybko można je zniszczyć, a dużo trudniej się je buduje. Coś powstaje, pewne struktury społeczne
latami, wiekami nawet, a zniszczyć można w ewolucji dosyć szybko. Więc nie wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem jest od razu jakaś gigantyczna rewolucja. Porozwiązujmy teraz seminaria na przykład duchowne, bo tam nie ma chętnych, albo zakony, albo coś, w ogóle zrezygnujmy z celibatu. Na pewno są potrzebne jakieś zmiany. Ja nie jestem oczywiście na tyle mądry, żeby wiedzieć jakie do końca. Na szczęście nie ja muszę o tym decydować, ale ostrożnie bym wprowadzał bardzo poważne zmiany. Natomiast dla takiego zwykłego katolika właśnie, jak ja, nie ma wpływu na tego typu decyzje. Więc na dwie rzeczy bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, żeby jednak nie tracić nadziei właśnie. Nie jest może, są pewne problemy, ale nie traćmy nadziei. To jest jedna z podstawowych cnót, nadzieja. I zło jest poza tym zawsze bardziej krzykliwe. O jednym księdzu, który zrobi coś złego, słyszą wszyscy, czy o jednym aktorze, który zrobi coś złego, cała Polska rozmawia. Natomiast o tych, którzy robią coś dobrego, wcale nie rozmawiają, tak, bo to o tym się nie rozmawia. No wyobrażacie sobie, no to jest oczywiste w dzienniku, że tam matka prowadziła dzieci do szkoły i zrobiła im obiad smaczny. No nie rzeczach. Nawet rzadko się informuje o takich heroicznych rzeczach, że ktoś tam oddał, to już czasami się pojawia rzeczywiście, ale o takie normalne się przecież nie informuje. A jest tego dużo, jest jednak no, przecież bardzo dużo dobrych księży, bardzo dużo dobrych zakonów, po prostu dobrych ludzi. Rzeczywiście jest kryzys miłości, ja się zgadzam z panem doktorem. No ale to może nie jest aż tak źle, że nikt tam nikogo nie kocha. Jednak tam trochę jest. Jest też, znam sam dużo dobrych rodzin. Przeżywa też rodzina pewien kryzys, ale żebyśmy nie popadali zupełnie w rozpacz i pamiętali, że no, po prostu zło zawsze było bardziej krzykliwe, zawsze było bardziej widoczne niż dobro. No i druga rzecz to jest trochę to, co ojciec powiedział, że taka duma z tego, że jesteśmy wierzący, owszem, ale jako element większej strategii. Zamiast walczyć, znaczy odnosić się do czegoś negatywnie, że ktoś narzuca nam debatę, a my tylko odpowiadamy, ktoś mówi tak, a my mówimy nie, czy tam no, w każdym razie w kontrze do kogoś, to zaczynajmy narzucać swój dyskurs. Zamiast pokazywać, co jest złego w tym, co robią powiedzmy inni, czy promują inni, albo z czym się tam nie zgadzam, to też może być oczywiście, znaczy nie mówię, żeby tego zupełnie unikać, ale promujmy po prostu pewien swój styl życia. No właśnie zamiast tylko mówić, dlaczego aborcja jest zła, że pójdziesz za to, nie, tam do piekła, że to jest grzech śmiertelny czy coś w tym stylu, to pomagajmy ludziom na przykład, którzy są w trudnej sytuacji. Organizujmy ośrodki, które pomogą kobietom, które się zastanawiają, czy usunąć dziecko, czy nie. Ja wiem, że takie rzeczy się robi, ale właśnie na to kładźmy większy nacisk, na te pozytywne rzeczy, zamiast na negatywne. Bo możemy łapać taką zadyszkę, że znajdujemy, że Kościół kiedyś wyznaczał trendy w ogóle, to inni się dostosowywali do trendów, które wyznaczał Kościół. To się już trochę na pewno zmieniło i pewne rzeczy się no, nie wrócą po prostu. Ale możemy jednak właśnie po prostu promować swój pewien styl życia, no wyznaczać trochę tą debatę, więc raczej pozytywnie niż negatywnie. Zamiast mówić, żeby nie palić papierosów, no to pokazywać, jak fajnie można żyć bez palenia papierosów. Akurat papierolenie nie chcę, coś pali, jak chcę, ale widzicie Państwo, o co mi chodzi. No to tyle chyba, na razie dalej tam w dyskusji wyjdzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę Państwa też, jak mniej więcej za pół godziny dyskusji otworzymy dyskusję na salę, także prosimy też przygotowywać pytania. Z tego, co sobie tutaj notowałem, to ostatecznie na samym dole kartki wyszło mi, że każdy z panelistów wymienił po prostu jedną cnotę, wiara, nadzieja, miłość. Więc ostatecznie nam się to znowu układa w klucz. Ja teraz już zawodowo jestem konsultantem. Konsultanci to, co robią, to rozbijają sobie problemy na podgrupy, na coraz mniejsze problemy, aby od małego je rozwiązać. I to, co ja sobie wynotowałem, to jest właśnie co robić. To pytanie rozbić sobie właśnie to, co już panowie zdążyli poruszyć, jako indywiduum, jako grupa. Natomiast to, co i pan doktor powiedział o, o,
grupach synodalnych, po prostu tutaj akurat nadziei pan doktor Zawiera nie widział. Czy ojciec poruszał kwestie tych wspólnot kościelnych? Moja intuicja potem poszła dalej w to, czy możemy w jakiś sposób tę energię kościoła świeckich przekierować mocniej w problemy, które widzimy. Czyli czy jest w ogóle możliwość większa wpłynięcia za tę ścianę, która jest postawiona przez hierarchów, zbudowania tutaj, nazwijmy, od pozytywistycznie, od samego dołu, nie narzucając z góry, tylko od samego dołu ludzi, którzy faktycznie są niezadowoleni, faktycznie chcą zmienić to, ten mur między hierarchami a wiernymi zburzyć. Czy to w ogóle jakkolwiek jest wykonalne? Pierwsza sprawa, którą ja bym tutaj chciał zaakcentować, to jest taka, że tam, gdzie mamy do czynienia z ważnymi sprawami, istotniejsze jest zajęcie się pewnym kształtem życia, formą życia, naszego życia, niż zajęcie się pewną doktryną, pewnym układem poglądów. Więc jeżeli chcemy oddziaływać na Kościół, to pierwsza rzecz, wydaje mi się, trzeba się skoncentrować na własnym sposobie życia. Dopiero z niego może w nas wykiełkować jakieś właściwe myślenie i dopiero z tego myślenia jakaś dalsza praca. Inaczej zatrzymamy się na poziomie ideologicznym, a nie rzeczywistego życia wewnętrznego, duchowego, społecznego. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, to jest, proszę Państwa, dla mnie problem taki, bo słyszeli Państwo, co przed chwilą mówiłem, ja się z tego nie wycofuję. Natomiast jest jakby druga część rzeczywistości. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma biskupami. I to nie jest tak, żeby w takiej bezpośredniej rozmowie odkrywały się jakieś postaci zamknięte, autorytarne, agresywne. Tylko napotyka się ludzi, którzy mają do rozwiązania tysiąc problemów i tysiąc propozycji tych rozwiązania. Mają bardzo mało szkoły do rozwiązania czegokolwiek. I oni nie wiedzą, co robić. Jeszcze na tym wiedzą, że za 5 lat to oni już przejdą na emeryturę, a może coś się w tym czasie wydarzy. Jest jeszcze taka w tym wszystkim negatywna funkcja nadziei. To znaczy, no w końcu jesteśmy w Kościele, Pan Bóg za nas rozwiąże. Poczekajmy na Ducha Świętego. Ja na razie nie wiem, co zrobić, ale pewnie będzie Duch Święty przemówił, wtedy wszystko się jakoś tam ułoży. Być może trzeba byłoby skontrastować ostro nadzieję i optymizm, tutaj właśnie porozmawiać o takim naiwnym optymizmie. Nie sądzę, żeby katolicy mieli podstawy do tego, żeby być optymistami. Że mieć nadzieję, tak. Optymistami to już wątpię. Co możemy robić, żeby się z tą rzeczywistością kościelną borykać? Więc powrócę znowu do tego początku. To znaczy, wydaje mi się, że wszystkie możliwe miejsca, które są tutaj dostępne, należy wykorzystywać. Także te ścieżki synodalne, wspólnotowe, parafialne, jednakże z pewnym dystansem. To znaczy, żeby nie traktować tego jako głównego sposobu na życie, żeby nie uważać, że od tego, czy się taki czy inny dokument przyjmie, będzie zależała przyszłość Kościoła, ludzkości. Żeby tak od czasu do czasu prowadzić jakiegoś bohatera. Jest taka słynna w kulturze angielskiej postać Samuela Johnsona, biografa i osoby takiej, powiedziałbym, prezentującej w ten sposób życia. Tam jest takie wspomnienie jego przyjaciela. Zajmował się bardzo poważnie sprawami polityki, pamiętając jednak, żeby najpierw zajmować się tym, co jest naprawdę poważne.
Więc my tak pamiętajmy, że te sprawy organizacji, polityki, schematów, one są gdzieś tak, powiedziałbym, chyba na trzecim planie tak naprawdę. Jest wiele planów dużo ważniejszych. Nie lekceważmy tego, włączajmy się w to, co się da, ale nie traktujmy tego ze specjalną powagą, natomiast budujmy sobie środowisko życia. Budujmy sobie środowisko życia. Ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam, bo doktor dotknął rzeczy, która się mocno rymuje z moją chyba jedyną tezą, natomiast dość prowokacyjną. Mianowicie o tym, że biskupi nie mają, też mają tysiąc problemów do rozwiązania, bardzo mało środków, bardzo mało czasu. I tutaj z sektora prywatnego przychodzi pomysł albo pomoc. W takim razie, czy Kościół przypadkiem nie potrzebuje menadżerów? W tym sensie, że czy i teraz to jest już bardzo prowokacyjne, czy wysłać biskupów na kursy MBA, żeby faktycznie, może to jest kwestia braku efektywności w zarządzaniu, którą po prostu należy się zająć, czy to od wewnątrz, czy to świeccy menadżerowie, którzy biorą sprawy w swoje ręce i pomagają. Tylko rzucam. Halo? Jest moim zdaniem jest taka pułapka zbyt łatwych odpowiedzi, nie? Że na sytuację kościoła to są procesy, nie wiem, myślowe, społeczne, które trwają lat dużo, no byśmy setki faktycznie, żeśmy się teraz wylądowali. Więc na przykład raz na jakiś czas pojawiają się takie recepty, że no nie wiem, właśnie to są albo propozycje doktrynalne, albo organizacyjne, że jak to wprowadzimy, to już będzie dobrze. No i jeśli ktoś upatruje nadzieję w tym, że właśnie odda się sprawnym menadżerom w kuriach zarządzanie, to już będzie dobrze, ale nie będzie dobrze. I tylko z tego powodu. Choć to by było ważne, żeby uczyć się, po prostu korzystać z jakiejś wypracowanej sztuki, żeby z tego też korzystał Kościół, nie? Sztuki zarządzania. Że nie wiem, jak się wpuści więcej psychologii, na przykład do seminariów duchownych, żeby to mieli większy kontakt ze sobą księża, no to nie będą walczyć na ludziach w tych lambonach i w kancelariach, a w zasadzie to, co wygania ludzi z kościoła po wszystkich wielkich skandalach, to przede wszystkim są jakieś niemiłe kontakty ze swoimi proboszczami, nie? No, że to nas uratuje. Podejrzewam, że to nas nie uratuje, aczkolwiek to było ważne, żeby księża mieli kontakt ze swoją emocjonalnością. Nie wiem, i takich propozycji jest różnych, na przykład są doktrynalne, no, że jakbyśmy tam, nie wiem, zgodzili się na nie wiem, małżeństwa jednopłciowe, to już będzie dobrze. Myślę, że nie będzie dobrze. Jak wrócimy do liturgii jakby trydenckiej, wrzucimy jakoś znacznik icz, który się jakoś rozlał po kościele, to już będzie dobrze. No, wszystkie takie odpowiedzi jednoschodnikowe wydają mi się naiwne. No, rzeczywiście jest dobrze namierzać te problemy, dobrze jest je, dobrze właśnie na nie jakoś starać się odpowiadać. No, ale na to, co nazywam jakąś taką kryzysową, no, składa się bardzo wiele różnych rzeczy. Nie? I że ostatecznie rzeczywiście to, co na to największy ma wpływ, no to jest najpierw ja. To jest kwestia mojego nawrócenia, czy nawet zauważenia właśnie całej tej swojej przygodności i tego, że nie jest właśnie wszechwładnym Bogiem i że na pewne rzeczy mam wpływ, więc chcę na nie wpływać, a że na pewne rzeczy nie mam wpływu i jakby przyjmuję to właśnie jakimś takim zabarwieniem właśnie takim chrześcijaństwem stoickim, że na pewne rzeczy po prostu nie mam wpływu. I jakby wydaje mi się, że i tu, i wraz z zauważeniem, gdzie naprawdę na co mam wpływ, nie właśnie, że to jest moja rodzina, moje sąsiedztwo, właśnie grupa, jak w której ciałem, jak parafialna i tak dalej, nie, że właśnie na pielgrzymkach się śpiewa straszne piosenki, no to my na przykład nie wiem, idziemy z Lumina z pielgrzymką, nie śpiewajmy tych strasznych piosenek, stworzymy inny repertuar, nie? I już to nagle ludzi przyciąga. No to są takie odpowiedzi. Nie właśnie szukanie przestrzeni właśnie wpływu realnego, trochę ratuje przed takim jadoleniem właśnie, że nic się nie da zrobić, a uruchamia olbrzymie przestrzenie wpływu, które właśnie, no, to jest takie skrótonowskie, że
tworzą się tak zwane takie małe oddziały, no bo tworzy się jakaś organiczna grupa, która zaczyna na coś wpływać w różnych miejscach, nie wiem, czy to jest coś jak parafia, uniwersytet, redakcja, właśnie jakaś grupa miejska, czy tak dalej, nie? I z tej właśnie lokalnej miłości, że właśnie no, zależy mi, nie, na mojej rodzinie, zależy mi na mojej parafii, nie jest to taki wpływ zabarwiony właśnie taką zacięciem ewolucyjnym takim, że właśnie, że jest beznadziejnie, chcę to jakby zrównać z ziemią i zbudować teraz jakiś utopijny kościół. Tego właśnie z przyjęcia tej rzeczywistości, tego jak ona jest właśnie i jakby z całą miłością jakby przyjęcia, ale z taką zdrową krytycznością, to by wpływała, przestrzeń jakby właśnie będzie się poszerzało po prostu wyraz właśnie z budowaniem takich sieci. Przy tym jeszcze bym zwrócił uwagę, że rzeczywiście tutaj taka rola takiego intelektualnego namysłu byłaby pewnie związana z tym, żeby zauważyć te punkty, które są bardziej decydujące w linii, które przeszkadzają nam wierzyć. I to by, żeby tam położyć większy nacisk. Więc to pewnie też zależy od bańki, w której pracujemy. Ja gdzieś tak pracując właśnie w tych dużych miastach, no to widzę, że no i do nas pewnie przychodzą też trochę inni ludzie niż to jest średnia katolicka w Polsce, ale no to takie właśnie Warszawka, co do nas przychodzi, to głównym problemem, moim zdaniem, w przyjęciu wiary właśnie jest emotywizm, jak tutaj już używamy mądrych nazwisk. Uważam, że ta diagnoza Macintyre'a jest prorocza i rzeczywiście, że obecnie rozum no w ogóle, że tak jest gdzieś zawieszony jest mocno na kolbu i że główną jako taką główną cnotą moralną jest empatia, poczucie empatii w ogóle właśnie, że nie jest rozumowanie moralne. I empatia, która na sobie jest dobra i często i właśnie jakoś brakuje takiej wrażliwości wielu osobom w Kościele, no to ona przerośnięta do jakoś tak do absolutu powoduje właśnie jakieś zupełne zaślepienie, że jak komuś się dzieje krzywda, to lecę, znaczy, a on deklaruje poczucie krzywdy, nie? Że lecę tam właśnie działać, czy to jest mądre, czy niemądre i tak dalej. To wydaje mi się, że to było na przykład takie decydujące, jak ty nie lubisz, jak skręcają te dyskusję z panem aborcji, ale właśnie jakby strajk kobiet, nie, to robią się rozmowy z osobami wierzącymi, zaangażowanymi przy naszych kościołach, które się oflagowały właśnie tymi błyskawicami, były właśnie takie, że im jest tak bardzo szkoda właśnie tych cierpiących kobiet, że to może jest racja, że tak, że to jest, no ale to jest tak jakiś, nie? Więc że rządzi mocne emocje, więc myślę, że to, ja to tak diagnozuję, że to jest taki pracy organicznej właśnie trochę pokazywania, umieszczenia uczuciowości właśnie, żeby ją wziąć pod uwagę, ale myśleć w kontekście całego człowieka, właśnie ciała i umysłu. No a druga sprawa, moim zdaniem najbardziej zostawiona właśnie w polskim kościele, to jest kultura. I właśnie architektura, muzyka, a które ma olbrzymi, to się zgadza z Benedyktem, że właśnie to, co ma jakąś siłę przyciągania dzisiaj, to jest świętość i piękno. I to jest na przykład sukces naszych schód dominikańskich, nie? Że to jest jakieś, to jest coś, co cały czas ludzi przyciąga. Czyli że właśnie, że dbamy o śpiew, który w ogóle jest ciekawy, bo najpierw przyszedł inspiracja z zewnątrz, właśnie ze śpiewów prawosławnych, a gdzieś to skręca w taką stronę do odkrywania właśnie tradycji katolickiej, nie wciąga się starocie polskie, wyciąga się właśnie choreo gregoriański, okazuje się, że to do ludzi przemawia i to ludzi karmi, więc to są jakieś takie przestrzenie, które dla mnie są ważne i na które staram się wpływać. To chyba wszyscy we trzech mówimy, że taki zwykły katolik, no to nie ma pewnie wpływu na decyzje jakieś takie odgórne i po prostu zupełnie zacząć od siebie, no po prostu zacząć od siebie. Swoim najmniej robić to, co robi, ale robić to po prostu dobrze, z miłości właśnie, jak komuś się pomaga, to
nie dla jakiegoś zysku, tylko z miłości. Jak mówił święty Franciszek, mam nadzieję, że tu okna nie wypadną, że u Dominikanów świętego Franciszka, przypominam. Ale święty Franciszek mówi, że zacznij robić to, co konieczne, później będziesz robił to, co możliwe, a skończysz robiąc to, co niemożliwe. Zobaczysz, że robisz to, co jest niemożliwe. Niech każdy po prostu zacznie robić swoje możliwe jak najlepiej, myślę. I tyle. No, są jakieś konkretne porady, na przykład dla świeckich katolików myślę, że dobrą poradą jest porada papież Benedykt w czasie Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. No, do młodych, ale ona się dotyczy wszystkich, żeby właśnie katolicy szukali sobie jakiejś wspólnoty w kościele. Właśnie w parafia jest, no pełni taką funkcję chyba bardziej administracyjną dzisiaj. Trudno zrobić wspólnotę, która będzie się składała z kilkudziesięciu tysięcy osób, bo parafie są tak duże. No to, tak samo jak szkoła, duża szkoła ma kilka tysięcy ludzi, no ale przecież większość się tam nie zna. Czy uniwersytety właśnie, to raczej są podzielone na wydziały, katedry, czy jakieś mniejsze jednostki. Chyba trzeba się z tym pogodzić, ale właśnie warto znaleźć, trudno jednak rozwijać w sobie jakoś tam chrześcijaństwo poważnie, jeżeli jest się taką samotną wyspą, więc bardzo. A jest wybór właśnie, tak jak pan wspominał, 40 w jednej parafii się zdarza, czy więcej, jest naprawdę, jest wybór. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę intelektualną, którą też uważam za ważną. Ona pewnie nie dotyczy wszystkich katolików czy wszystkich chrześcijan, ale zgadzam się, że są takie środowiska, dla których to jest ważne. I część ludzi odchodzi z kościoła, czy ma jakieś tam problemy z kościołem właśnie z różnych powodów intelektualnych. Ojciec mówi o tym emotywizmie, ale w ogóle takie problemy intelektualne, jak pogodzić wiarę w Boga z nauką, ze współczesnymi właśnie filozofiami czy trendami filozoficznymi. I tu jest też bardzo duże pole do popisu dla chrześcijan, żeby pokazywać, że te rzeczy się właśnie nie kłócą. Jest naprawdę sporo dobrej filozofii współczesnej. Ja akurat znam głównie anglojęzyczną, ale naprawdę bardzo dobrych rzeczy, w których bardzo odważnie filozofowie no, rzucają jakby rękawice współczesnemu światu. Jest na przykład jeszcze żyjący, chociaż już starszy pan, niedawno został odznaczony doktoratem honoris causa Kulu, ale już nawet nie przyjechał osobiście, jego córka odbierała, Plantinga się nazywa, to jest amerykański filozof, i on po prostu, to taki tekst, w którym on pokazuje, że połączenie ewolucjonizmu z naturalizmem takim ateistycznym jest mniej prawdopodobne niż połączenie go właśnie z teizmem. No to jest jak rzucanie właśnie po prostu w twarz. Tak, jesteście ewolucjonistami i jesteście antynaturalistami, no to jest, macie problem i to pokazuje jaki. No, ale na przykład, to jest jeden przykład, ale jest cała masa różnych, wróciłem właśnie z konferencji, na której jakiś tam filozof rozważał, jak można rozumieć tajemnicę Trójcy Świętej. Oczywiście tego się nie rozwiąże. Lubię bardzo powiedzenie księdza profesora Hellera, który mówi, że jeżeli się weźmie człowieka, właśnie teologa, filozofa wykształconego, który tam coś napisał, nawet wiele traktatów na temat Boga, i z drugiej strony takiego bardzo prostego człowieka, modlącego się gdzieś przy drożnym krzyżu, no to ta różnica między nimi, między ich poglądami, w świetle tego, czym Bóg naprawdę jest, to i tak jest w zasadzie nieistotna. Więc oczywiście to i tak przerasta nas bardzo, ale można wyraźnie pokazać, że tutaj nie ma konfliktu, znaczy, że to się nie kłóci. Tutaj jest dużo rzeczywiście pracy do zrobienia. Wokół aborcji to akurat jest olbrzymia ilość. Znaczy problem z tym tematem jest taki, że on nie jest spokojnie dyskutowany. Tam po prostu zaraz kończy się spokojna dyskusja i to mam wrażenie, że z obu stron akurat. Jeżeli chcielibyśmy podyskutować, no to trzeba byłoby najpierw trochę właśnie uspokoić emocje, żeby tam dopiero zacząć się zastanawiać. Ale tak, jest tutaj praca, wykazywanie czegoś takiego. Ja rozumiem psychologiczną taką postawę, że Kościół głosi jedno, a wiele przedstawicieli Kościoła zachowuje się w inny sposób, więc ludzie odchodzą od Kościoła. No ale jak się zastanowimy nad tym czysto logicznie, no to nie ma takiego związku. Przecież jeżeli mieliście państwo nauczyciela fizyki, który okazał się pedofilem, no to przecież nie wyrzuca się z tego powodu fizyki do śmietnika, no, że on był pedofilem. No więc to, że ktoś, kto głosi pewne wartości, ja rozumiem, że to jest, dotyczy to często też wartości, więc to jest trochę inne, że ja to rozumiem. No ale chociażby taką rzecz można pokazywać, że to, że ktoś, kto głosi pewne wartości, za nimi nie idzie,
No to nie jest jeszcze dowodem, w każdym razie nierozstrzygającym, że same te wartości są no, niewarte popierania, albo że te twierdzenia niektóre takie, jak chociażby to, że jakieś tam teistyczne, że one są po prostu fałszywe. Tu jest jaką najbardziej robotą. No, mówię to odwrócę, bo to wydaje mi się właśnie, to jest w tym właśnie takim zawodzie, bo to teraz jest jego czasem używane, że właśnie jest, nie wiem, jakiś autorytet religijny, czy tam właśnie ksiądz, czy ktoś tam właśnie okazał się albo pedofilem, albo pokrywa, albo tam kreata, albo cokolwiek. No to moim zdaniem tutaj wychodzi, no wiadomo, problem moralny jest i on tam przed Bogiem odpowie za te swoje działanie, ale no problem kryzysu, który się pojawia jakby w tym momencie, jest związany moim zdaniem z, właśnie z problemem pojmowania jakby czym jest Kościół. I tu jest, czyli to jest jakiś problem nie naszego właśnie wychowania, czy katechezy, czy właśnie teologii, czy duszpasterstwa. To znaczy, że i w jaki sposób, jakby pojmowałem się Kościół w taki sposób, że on jest święty świętością swoich członków. No i nierzadko tak naprawdę, nie może nie jest wyrażane wprost, ale to mniej więcej tak bywa, że tam się mówi, a w Kościele to, a zaraz, bo my prowadzimy z Caritas, są tam żłobki, jest wymieniane tysiące powodów, jakby co Kościół robi dobrze, nie? Że moim zdaniem to właśnie trzeba było rozmawiać, wrócić jakby do dobrej teologii, pokazać, że to się jakby mieści w systemie, no, że Kościół nie jest wspólnotą właśnie dżentelmenów, tylko grzeszników szukających zbawienia i że tam są tam, że ludzie w tym Kościele robili, robią i będą robić również straszne rzeczy, które są przeciwne temu jakby co głoszą, to tak po prostu będzie. Jest to taki kryzys poznawczy, on jest oczywiście psychologicznie zrozumiały, ale właśnie, że no jak by to mogło być? No, wydaje mi się, że nasza teologia właśnie umieści się, że tak mogło być, nie? Że ktoś jest jakby zwyrodniacy, robi zwyrodniawe rzeczy zbawienia wiecznego, jeśli się nie nawróci, nie otrzyma i koniec, krótka piłka. Nie? I wydaje mi się, że to jest, że to doświadczenie właśnie tego kryzysu, który się taki rodzi, on nawet mi się wydaje, że jest nie związany z tym grzechem konkretnym jakiegoś człowieka, tylko z tym, jak to by było układane w głowie, że to jakby coś burzy mój sposób pojmowania Kościoła. Nie? Że myślałem, że tam no, są ludzie przynajmniej minimalnie przyzwoici niż do to. A niekoniecznie. Nie? Można sobie wyobrazić taką sytuację, że w jakimś okresie historycznym w Kościele są sami zwyrodniacy. Też tak może być wolny, a jest święty świętością Chrystusa. No, to jest jakby prawda o Kościele. Wydaje mi się, że nie, że właśnie jakieś takie sposób, znaczy to jest jeden z przykładów, nie? Sposób mówienia o Kościele i akcentowania, co w nim jest ważne, potem właśnie w praksji spowoduje nie kryzysy wiary z powodu czyjejś niemoralności. Nie? I no, to jest dramatyczne, że one są szczególnie, że są tak dramatyczne, że nie wiem, ktoś krzywdzi dziecko, jeszcze ktoś, ale nie, że tym się trzeba koniecznie zająć, ale nie wiem, czy Państwo rozumieją, co mówię, ale że wydaje mi się, że problem jest, właśnie problem jest tu, nie? Że to tak bardzo podkopuje moją wiarę. Nie? Czyli ona jest jakoś oparta na, tak naprawdę na prawości jakiegoś innego człowieka. A to nie jest dobry fundament na wiarę. Jeśli jakby ona jest oparta na prawości jakiegoś człowieka, no to ona prędzej czy później się załamie, bo prawo człowieka jest takie, że nawet ludzie bardzo dużo nie potrafią robić bardzo wszystkie rzeczy. Jego zdanie można. Wydaje mi się, że w tej sytuacji opisanej przez ojca może być pewne głębsze tło, trochę związane z tym, co próbowałem na początku odpowiedzieć. Żyjemy w cywilizacji skrajnie indywidualistycznej i materialistycznej i siłą rzeczy wydaje mi się, że w dużym stopniu, włączając oczywiście Dominika, jesteśmy, jakby to powiedzieć, ludźmi naturalnie ateistycznymi. Chrześcijaństwo staje się nas śmietanką na ozdobą, na normalnych formach życia. My idziemy do pracy, martwimy się o tą pracę. Ile razy w ciągu dnia pracy zdarzy mi się pomyśleć, ale co w zasadzie tak z punktu widzenia.
widzenia, albo żeby ten plener w tej chwili zrobić. Jeśli moja praca polega na programowaniu, na planowaniu, na kopaniu ogródka. A skoro ta nasza wiara pozostaje na tym poziomie ozdóbki, to wtedy jakiekolwiek zakłócenia tej ozdóbki są od razu przyczyną do tego, żeby jako całość to odrzucić. To jest problem nie uwewnętrznienia chrześcijaństwa, to jest tylko problem zachowania zewnętrznej formy, która później bardzo łatwo pryska przy takim doświadczeniu. A tu może powinno to właśnie działać w sposób dokładnie przeciwny. No, konfrontacja z grzechem świata powinna raczej prowadzić do jakiegoś pogłębionego chrześcijaństwa. To taka jedna z moich ulubionych anegdotek o wielkim angielskim konwercie Ronaldzie Knoxie, który szukając wiary, szukając drogi ku chrześcijaństwu, szukał konkretnemu chrześcijaństwu, więc odwiedził wiele różnych chrześcijańskich kościołów w Anglii, różnych denominacji. W każdym traktowano go bardzo mile, z wyjątkiem kościoła katolickiego, którego jak wszedł, to nikt się nim nie zajął, a jak wychodził, to się zorientował, że ukradnie mu parasol. I to było szybko, że w takim razie jest miejsce, które trzeba dokładnie zbadać. Bo jaki jest powód, żeby nie mogło się wiązać z takim środowiskiem? Więc no, trzeba sięgać gdzieś głębiej niż tylko na to, jak ta rozdówka wygląda, ale to jest problem na szkodę. Mamy na panelu dwóch zadeklarowanych filozofów, ponad nowocześni filozofowie, to są tacy, którzy nie mówią, że są filozofami, także można jako wyjeżdżamy trzech, tak sobie pozwolę. To mnie prowadzi do refleksji, której się trochę bałem na tym panelu. Wszyscy cytują filozofów, ja też zacytuję filozofa. Sławomir Żyżek mówi, że świat teraz nie potrzebuje praktyków, tylko potrzebuje wiele więcej właśnie filozofów. Tak wynika to z tego panelu. Otwieramy dyskusję na salę, także proszę o pytania. Dzień dobry, szczęść Boże. Ja mam na imię Kasia i mam jedną refleksję i jedno pytanie. Refleksja dotyczy tego naiwnego optymizmu. Tak mi przyszło do głowy, że może czasami bez tego naiwnego optymizmu bylibyśmy bardzo bierni i to by nas blokowało w działaniu. I tutaj chciałabym podać na przykład kościołów w Niemczech, które bardzo często w mediach społecznościowych na przykład są symbolem upadku kościoła. Ale to jest sprawa oczekiwań wobec błogosławieństw małżeństw jednopłciowych albo wprowadzania tęczowych flag do kościołów i innych tego typu rzeczy. No i z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest upadek kościoła i my się to zamykamy i dajemy tylko własne świadectwo i żyjemy po Bożemu. A z drugiej strony może zauważmy, że ci ludzie mogliby rzucić to wszystko i żyć po prostu bez Boga, zgodnie z tymi oczekiwaniami, ale oni nie chcą wychodzić z kościoła. Oni nadal tego kościoła potrzebują i nadal potrzebują Boga. Oni po prostu chcą jakichś tam modyfikacji, które mogą być skutkiem na przykład egoizmu albo pychy, ale nadal to nie jest, moim zdaniem, upadek kościoła. I teraz co w tej sytuacji możemy zrobić? Możemy zachować ten naiwny optymizm i w jakiś sposób te zachowania modyfikować, próbować ewangelizować i wskazywać poprawną drogę. Tak samo jeśli chodzi na przykład o modną ostatnio apostazję. Zauważmy, że przed dokonaniem apostazji, pomimo tego, że to jest proces formalnie bardzo łatwy, ludzie mają masę wątpliwości. Ludzie, którzy nie mają z tym kościołem nic wspólnego od lat, nie praktykują, nie wierzą, oni zastanawiają się latami często, czy tej apostazji dokonać. Więc z jednej strony można powiedzieć, że do tego człowieka nie ma już nadziei, ale z drugiej strony, jeżeli on ma jakieś wątpliwości, no to może, jak to ziarnko gorczycy, tę wiarę jednak próbować jakoś odzyskać i mieć ten trochę naiwny może optymizm.
Więc to jest jedna refleksja, a pytanie mam do doktora Mycki, bo użył Pan takiego sformułowania, że powinniśmy drwić z tego świata. I zastanawiam się właśnie nad znaczeniem tego słowa, w sensie, czy da się pogodzić drwienie z tego świata i miłość wobec tego świata. Najpierw może bardzo krótki komentarz do tego optymizmu. To, co Pani opisała, wydaje mi się, że zasługiwałoby na jakieś bardziej wzniosłe określenie. Jeżeli ktoś chce wchodzić w dyskusję z ludźmi gdzieś prowadzącymi, podejmować wysiłek życzliwego, cierpliwego słuchania i tłumaczenia, no to to jest realistyczna ewangelizacja. To nie widzę tutaj jakby żadnego powodu, żeby to określać w miarę naiwnego optymizmu. A naiwny optymizm jest wtedy, kiedy uważamy, że jeżeli poczęstujemy tych ludzi lepszą kawą, będziemy dla nich bardziej mili, to że oni już za dwa tygodnie będą razem z nami w kościele. Ale to przecież nie o tym Pani mówiła i nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o świat, ja przez to słowo tutaj rozumiem stan współczesnej cywilizacji. Cywilizacji, która wydaje mi się jest określona tymi warunkami, o których wspominałem, indywidualizmu, materializmu. I znowu wracając do tego punktu startu, tylko po prostu braku więzi międzyludzkich, braku jakichkolwiek więzi, braku miłości. Ten świat próbuje nas dominować, próbuje nas na rozmaite sposoby wciągnąć w swoje mechanizmy funkcjonowania. I chodzi mi tylko o to, żeby patrzeć na to z dystansem. Z dystansem i jeśli chodzi o podróżnię, to czasami może z odrobinę złośliwym poczuciem humoru, żeby nie dać się osaczyć, żeby nie dać się podporządkować, ale to na poziomie sposobu myślenia. To jest to, co tutaj wspomniał Pan Doktor. Nie sprowadzajmy się do tego, żeby na to, co się dzieje dookoła, ciągle szukać jakichś kontr. My spróbujemy zbudować swój własny sposób życia i myślenia i wtedy na ten świat dookoła nas, który tam stuka, zgrzyta i męczy, popatrzmy na niego z ironią. Z odrobiną, jakby to powiedzieć, z odrobiną złośliwej pokory, że to nie nasz problem, a to i tak samo jest tak sobie głupie, że się nie ma za bardzo co o tym tak dramatycznie przyjmować. Tak, życzliwą złośliwością. Życzliwą. Panowie, jakieś komentarze? Nie, proszę, tam jest kolejne pytanie. To proszę wybaczyć na takie bardziej przyziemne pytanie. Czy mam dawać na walce? Jeśli tak, to szczodrze czy oszczędnie? Finanse kościoła są dosyć... nie są to bardzo jawne, wydaje mi się. Przynajmniej ja nie mam za bardzo intuicji, czy księża przymierają głodem, czy żyją w luksusach. I jest przekonanie kościelne, że jeżeli ktoś ma stałe źródło dochodu, to powinien jakąś część tego dochodu przeznaczać na utrzymanie kościoła. Natomiast mogę... znaczy, nie wiem, czy takie podejście w ogóle... Znaczy, nie wiem, proszę komentarz na temat takiego podejścia, że nie będzie w kościele dobrze, dopóki nie będzie bardzo źle, a ponieważ duchowni, w szczególności ci wyżsi, źródło finansowania, strumień finansowania jak zapewniony, to być może odcięcie ich od tego jest brutalnym, ale jakimś krokiem, który na ten czas byłby wskazany. I drugie podejście, na temat którego proszę komentarz, to takie głosowanie pieniędzmi, czyli że będę zbierał celowo kościół, ofiara na kwiaty, ofiara na biednych, na Ukrainę, czy nagroda za dobre kazanie, na dobre śpiewy. Tak.
5 minut jest dawać koń. Ja teraz zajmuję się finansami naszej prowincji. Jestem bardzo bliskim. No oczywiście jest tak, że rozwarstwienie majątkowe pomiędzy parafiami i instytutami jest olbrzymie. Jeżeli są miejsca w kościele bogate i są księża żyjący bogato, są miejsca, które są bardzo biedne. Zazwyczaj najuboższe zwykle są siostry zakonu. To jakby to jest. Temat pieniędzy jest ciekawy rzeczywiście, bo to, moim zdaniem to jest temat taki stabilizowany. Że albo pamiętam kiedyś właśnie taki znajomy, który tam specjalnie wierzący nie jest, ale do sakramentów idzie, że jeszcze mu się nie zdarzyło, żeby właśnie był w kancelarii i żeby to się nie odbywało z jakimś takim dziwnym rytuałem właśnie, że on nie wie ile dać, ten proboszcz coś tam sugeruje, ale mówi, że nie trzeba, mówi, że ja osobiście wolałbym cennik, nie? Bym poważnie potraktowany, ja bym po prostu byśmy się nie wykupili. Ja rozumiem, że on tu jest jego czas, że on tu siedzi, no pracuje ten mój kolega w korporacji, albo właśnie mówi, że to powinno być tak zorganizowane, przynajmniej byłoby jasne. To jest to jakoś stabilizowane, że z jednej strony ten temat krąży, a z drugiej strony właśnie mało kto mówi, że tak jak pan powiedział, że tej jawności jest tam, więc odpowiadam tak, no w większości jakby te parafii miejsc, nie w których się modlimy, no to się utrzymują po prostu ze swoim właściwie. No i chyba nie, no jeżeli na przykład ten kościół by nie funkcjonował, gdyby właśnie nie chodził świat, nie ma innych źródeł dochodu. I przez to, że właśnie te pieniądze jakoś tak krążą, to na przykład kazają o czymś takim właśnie, że jest cena hojności, tak jakby w Polsce jakoś mało pada, nie? Że z jednej strony właśnie jest jakieś takie poczucie, że te pieniądze są jakby wyrywane, a z drugiej strony, jak się patrzy z naszej strony, że bardzo jest dużo takich sytuacji, że nie wiem, że są śluby, to są bardzo wysokie oczekiwania, co tam nie będzie na tych ślubach. I jest dużo wydanych pieniędzy, a nie dostanie potem nic. Nie? To jest jakaś praca, jak już tam będzie, żeby to się odbyło. Więc mam problem z jakoś pewnie złożony. Ja pewnie proponowałbym panu jako właśnie biednemu świeckiemu, no to rzeczywiście wspierać te rzeczy, na przykład ten kościół, którym się pan modli, wspierać, bo inaczej po prostu nie będzie. Można przy okazji na przykład prosić o tą jawność finansową. Nie, że rzeczywiście moment kryzysu chyba otworzy nowe możliwości, bo wiele miejsc, na przykład naszych amerykańskich, miało problemy z otrzymaniem się, nie w związku z wzrostem ceny energii. I my więcej zwracamy się o prośby do ludzi o pieniądze, a z drugiej strony myślę, że to jest bardzo uczciwe powiedzieć, że bardzo chętnie dam, tylko proszę mi pokazać jakby na co to było wydane. I to wydaje mi się, że to jest taki moment właśnie jakiegoś takiego dobrego dialogu, może bez jakiejś podejrzliwości, nie? Że to tak mi się wydaje, nie? Że to temat pieniędzy jest, jeśli chodzi o tą strategię, że właśnie, że jakby nie dam, to wtedy właśnie zagłodzę biskupów, to się nie uda, bo to się dorobi, to już ma jakieś inwestycje, tak naprawdę żyje nie jest Sofia, nie? Także to przygłodzi się tych, którzy właśnie żyją z pracy z ludźmi, nie? A myślę, że po drugiej stronie my, tak jak rozmawiamy z braćmi, myślę, że musimy uczyć się po prostu otwarcie i też prosić. Nie, że trochę teraz w zasadzie wszyscy youtuberzy i tak dalej, i organizacje przyjęły system finansowania kościelny, czyli zakładają patronite i mówią, że jeśli to jest coś, co uważasz za ważne, to może tylko funkcjonować, bo musimy tylko poświęcić na pewno etat, jeśli nie wesprzesz finansowo. Czyli w zasadzie wszyscy przejęli nasz system finansowy. I myślę, że to i gdzieś takie rozmawiam z braćmi, jakieś szybko klasztorach, właśnie żeby się też uczyć, że to nie jest jakieś nic wstydliwego, no, że tak po prostu jest. Oddawanie jakieś angielizowanie, że właśnie o pieniądzach nie rozmawiają, pieniądze jakby niepotrzebne. One nie są najważniejsze, one są bardzo kuszące i tak dalej, no ale no takie spotkanie jak to, żeby się odbyło, musi być budynek, musi być światło zapalone, jakaś tam herbata narodna i tak dalej, nie? Że to się po prostu bez pieniędzy tak, no, takie wydarzenie po prostu nie odbywa. Poza tym jesteście zakonem żebraczem przecież. Ale to się, bardzo dobra jest myślę uwaga, żeby prosić o
roztajnienie tych kwot, znaczy co tam się dzieje. I to się już dzieje. Ja nie tak dawno słyszałem w Lublinie, w parafii na Kulnickiego, Matki Bożej Fatyckiej, tam proboszcz po prostu przedstawił, na koniec roku przedstawia, ile było z tacy, ile było z tego, ile kosztowało kurbanie i jest, ile poszło na wynagrodzenie księży. I to wszystkie te kwoty po prostu były w ramach ogłoszeń już pasterskich, w których nikt nie wychodził w trakcie. Także, ale tak, myślę, że to jest pewna droga. Bo z kolei właśnie to zagładzenie biskupów, no to byłoby w kontrze, to byłoby próba rozwalenia właśnie tych struktur. Weźmy je do zera i budujmy teraz od nowa. Lepiej jednak powoli zmieniać, myślę, te struktury, niż je tak właśnie wyzerować. Pytanie. No. Dzień dobry, Karolina z Godzicka. Chciałabym się zapytać, szczególnie może ojca Gabła, bo jest teraz też taka modna postawa, że ktoś jest na przykład wierzący, a nie praktykujący. Ludzie twierdzą właśnie, że wierzą w Boga, ale nie zgadzają się z postulatami Kościoła. I no, takie krótkie pytanie, bo myślę, że to też może nie jest taki prosty temat, a może jakieś ma ojciec albo tutaj panowie doktorzy macie refleksje a propos tego, jak rozmawiać z takimi ludźmi, żeby właśnie z jednej strony, no po prostu jak rozmawiać z takimi ludźmi, żeby jakoś ten Kościół troszeczkę, nie wiem, dowartościować, czy to jest w ogóle dobra droga, czy w ogóle po prostu, bo wiadomo, że samym pokazywaniem swojego życia oczywiście też coś mówimy i na pewno bardzo wiele, ale jednak w takich rozmowach często, no nie wiem, może brakować jakichś takich, nie wiem, czy to dobrze mogę nazwać, argumentów, czy po prostu, no, czegoś wartościowego do powiedzenia po prostu, więc mam takie dosyć otwarte pytanie. Myślę. Nie wiem, czy to myślę jeszcze. Wtedy myślę w trakcie opowiadania. Nie wiem, czy to jest najnowsza jego postawa. Ona jest już, od kiedy ja żyję, no to ona jest jakoś taka popularna. I zwrócił też moją żonę w drugą stronę, że są sobie praktykujące, a nie wierzące. Nie? Że sobie nie zadałem pytania Boga. Nie wiem, no to pewnie jeśli chodzi o rozmowę z konkretnym człowiekiem, no to tam trzeba pewnie dużo słuchania, więc skąd to się bierze. No to prawdopodobnie się bierze z wielu różnych czynników, ale myślę, że mówiąc o swojej wierze, no to warto wracać po prostu do tego, że ja wierzę nie po prostu w Boga, tylko wierzę w Jezusa Chrystusa i to, co On jakby przyniósł. Myślę, że to jest takie, rzeczywiście, to, tak w konfesjonale to takich rozmów mam sporo, że no to jest jakiś powód do tego, że Bóg się objawia i jakby mówi na temat siebie, nie? I daje możliwość kontaktu z sobą. Czy to nie jest w ogóle oczywiste, że Bóg się objawia i że umożliwia kontakt z sobą. Więc siłą rzeczy jest to na warunkach, które On mówi, jak to się robi. Nie? I myślę, że to jest taki klucz i że Bogu się zechciało zbawić nas właśnie w Kościele. To jest pytanie do Boga, nie do mnie. Czemu, tak? No to jest rzeczywiście dość problematyczny sposób zbawiania, ale no jak się na tym posiedzi, wydaje mi mądry. No to jest co pan doktor mówił, że no my teraz jesteśmy jakoś taki hiper zindywidualizowani, a to jest jakiś niemądry myślenie człowieka. My jesteśmy zarazem właśnie odrębni i to jest właśnie odkryć swoją odrębność, indywidualność i że pewne rzeczy muszę przyjąć samemu, przeprawić samemu i tak dalej. To jest bardzo potrzebne. Ale też jest no, konieczna druga nóżka taka społeczna, że wiele, w ogóle najważniejsze rzeczy w moim życiu się przydarzają, nie? Że to, że obróciłem się w tym czasie, w tym kraju, mówię tym językiem, a nie innym, więc formuję swoje myślenie tym językiem, a nie innym, kiedy umrę i tak dalej, i że kształtuje mnie moja społeczność i że bez społeczności nie jestem w stanie funkcjonować. I w zasadzie to wzmocnienie swojego ja ma służyć temu, żebym właśnie tworzył dobre więzi z ludźmi, a nie się właśnie rozlewał w tych relacjach, jakby mnie tam nie było. No to wydaje mi się, że to jest prawda człowieku. To myślę, że taka właśnie, nie wiem, na przykład dobra psychologia, myślę, że to też tak opowiada, nie? Że to się okazuje, że to jest właśnie to, no, że wzmocnienie jakby tego, co jest moje, jest po to, żeby jakby to oddać, nie? I że ten aspekt społeczny jest jakoś konieczny do pełnego życia, no więc taki Bóg nas zbawia, taki jak nas stworzy, taką naturę, czyli dokładnie i jest ok.
spotkanie indywidualne i ono jest ważne w dojrzałej wiary, ale spotkanie społeczne też jest bardzo poproszę. Nie, taki trąb, tak ma trąb. Ja chciałbym tak trochę brutalnie odpowiedzieć. Jest taka historia o biskupie Futonieszynie, który znalazł się w towarzystwie kogoś, kto był wierzący, ale nie praktykujący i bardzo energicznie tłumaczył mu o tym, jak wiele zepsucia jest w Kościele, a zwłaszcza zepsucia finansowego. Po wysłuchaniu tych wszystkich uwag biskup Shin zadał jedno pytanie. Dobrze, a teraz przejdźmy do rzeczy ważnych. To ile pan ukradł? To jest według mnie problem następujący. Wydaje mi się, że bardzo często te rozważania intelektualne, te pseudointelektualne wątpliwości są tak naprawdę zasłoną dla wewnętrznych, indywidualnych, konkretnych problemów życia tych ludzi. I że w rozmowie z nimi trzeba sobie o tym zdawać sprawę, że tak naprawdę my nie dyskutujemy o tym, co ostatnio powiedział biskup X, albo co zostało zapisane w jakimś tam dokumencie Kościoła i kto tam za co powinien być ukarany. Tylko to, co jest istotne, to jest to, co w tych ludziach siedzi i z czym oni mają problem. Więc ta rozmowa, myślę, po prostu tak naprawdę, jeśli liczy spraw istotnych, to dotyczy konkretnych osób, i trzeba na te konkretne osoby z wielką starannością uwagą zwracać uwagę. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa to jest taka konkretne wskazanie tego rodzaju alternatyw. Pokazanie tego, że wcale nie jest tak, że to odrzucenie spowoduje automatyczne przejście na stronę jakiegoś większego dobra, lepszego życia, większej uczciwości, bo to tak nie jest. Także też no, sporo po prostu takiego trzeźwego wykazania, co jest alternatywą dla Kościoła. A te alternatywy no, są słabe. Ostatnie może dwa pytania. Także tam z tyłu. Dzień dobry, Emil Krzyśków, absolwent kuru filozofia. I może tak do wszystkich prelegentów takie mam pytanie, czy jedną może z głównych powodów kryzysu w Kościele nie jest taka, ja to nazywam intelektualna, jak pan profesor powiedział, intelektualna, ja to nazywam intelektualną nieszczerość, taka logiczna niekonsekwencja. I może, i to nie taka logiczna niekonsekwencja, że tylko ojciec profesor Tkaczyk by zrozumiał, ale taka właśnie jak C.S. Lewis powiedział, że jak już usłyszymy słowo Jezus Chrystus, to mamy trzy wybory. Albo uważać za kłamcę, albo za obłąkanego, albo tym, kim naprawdę jest. No i ten trzeci wybór wymaga całkowitego oddania naszego życia. Jak profesor Gutowski powiedział, że Polka, która mówiła, że jest katoliczką, wyjechała do Czechosłowacji, do Czech i tam była do koleżanki ateistki i ta ateistka mówiła, ty możesz się nazywać katoliczką, ale my żyjemy dokładnie tak samo. I właśnie taka logiczna niekonsekwencja i że ci, co formują katecheci, księża, nie wymagają od wierzących takiej jakby takiej prostej, logicznej konsekwencji, nie? Nie wiem, z czego to się bierze. Dziękuję ślicznie. Nie wiem za bardzo, jak się odnieść. Czy akurat brak logiki jest podstawowym problemem w Kościele? Nie wiem. Brak logiki jest tak chyba szerzej się rozlewa, nie tylko w Kościele, co się obserwuje. Nie wydaje mi... Znaczy, jest oczywiście też... Jest tak czasami, no mówię, jeżeli ktoś mówi, głosi, że Chrystus jest Bogiem i jednocześnie sam ten człowiek jest... No, postępuje źle, widzimy, że jest złym człowiekiem, no to logicznie z tego, że on jest zły, nie wynika, że to, co powiedział, jest fałsz. No to zgoda. Jeżeli ktoś odchodzi, ale to już było mówione tutaj, ktoś odchodzi z tego kościoła tylko dlatego, że ten, kto głosił takie prawdy, sam jest złym człowiekiem, no to chyba właśnie nie przemyślał do końca tej wiary. Właśnie opierał ją na ludziach, czy na czymś w tym stylu. Okazało się, że ci ludzie nie są doskonali, nawet się wypisuje z tego cyklu. Ale to jest brak pewnej logiki, ale nie wiem, czy to jest akurat tylko w tym wypadku szczególnie. I nie wiem, czy to jest główny problem, akurat brak logiki. To znaczy, mnie się to, co pan powiedział,
temat tej sytuacji polsko-czeskiej, tak? To znaczy, ty jesteś katoliczką, jestem ateistką, ale żyjemy dokładnie tak samo, no to w tym się opisuje jakiś autentyczny, ogromny problem. I teraz jest pytanie, jak się wobec tego właśnie kluczowego problemu odnieść w kościele, w Bazylice, po lewej stronie, tam święty Dominik, prawda, jest jako inkwizytor pokazany, który właśnie stara się rozgraniczyć to, co słuszne i niesłuszne, co dobre. Nie wiem, wydaje mi się, że rzeczywiście być może byłoby lepiej troszkę wrócić do modelu, w którym kazanie było miejscem bardzo jasnego, ostrego, mocnego pokazania tego, co to znaczy przyjąć postawę katolika i jasnego uświadomienia, że jeśli się jej nie przyjmuje, to jest to jednak postawa hipokryzji. No, konfesjonalnie zawsze powinno się miejscem, które powinno się wydać na to wszystko miłosierdzie i życzliwość, ale rzeczywiście może więcej takiej jasnej, uczciwej perspektywy w ocenie życia jest nam wszystkim potrzebne, bo łatwo się tym wszyscy gubimy. A no, to jest też moja diagnoza sytuacji, że nazywamy się tak czy inaczej, żyjemy wszyscy niestety jednym i mało chrześcijańskim życiem. To problem. W pewnym sensie to myślę, że ma pan rację, że może za dużo jest jakoś lawirowania i takiego, że pewne rzeczy można było rzeczywiście być częściej i jaśniej. Natomiast no, można by trochę zapytać, ale czy jest ktokolwiek, kto jest właśnie jednoznaczny w swojej wierze? Nie? W ogóle albo na tej sali. No ja nie. Nie? I nie chciałbym, żeby z tego od razu być wyrzucony jakby z gradu, bo jest jakiś też proces dojrzewania po prostu do zorganizowania całego swojego właśnie serca, umysłu, życia, relacji wokół Boga. Nie? No to rozumiem to jako pewne zadanie, czyli że z jednej strony pewnie dobrze by było nie zaciemniać tego celu, że o to chodzi, nie? Że o to chodzi, żebyśmy właśnie skoncentrowali swoje życie wokół prywatu Boga. Natomiast myślę, że no jest jakaś pedagogika, nie? Że jest jakiś proces, że my jesteśmy zanurzeni w czasie do pewnych rzeczy, dojrzewamy, robimy dwa kroki do przodu, jedno do tyłu i tak dalej, do tego Boga się zbliżamy, no trochę tak rozumiem, wiecie, w Kościele, że takie pomysły właśnie, że w Kościele mogą zostać tylko kataroi, tylko czyści i którzy przestrzegają właśnie wszystkich przekazań i wierzą prawidłnie, no to są pomysły, które powtarzają się w kółko, nie zaczęły się od samego początku chrześcijaństwa. I one to jest pogląd heterodoksyjny, że jednak Kościół ma być jakimś miejscem, że wzrastanie przybliżanie się do Boga, nie? A nie klubem dla tych idealnych. Ostatnie pytanie, bardzo krótko. Dzień dobry, Jan Rybojec. Ja chciałem trochę poszerzyć perspektywę, na którą patrzymy, bo w tej chwili mówimy o problemie kryzysu w katolicyzmie i konkretnie w Polsce i jest to naturalne. Natomiast poszerzmy teraz perspektywę na chrześcijaństwo na świecie. Katolicyzm wcale nie jest wyznaniem, które traci najwięcej wiernych, nie jest wyznaniem, które traci najwięcej ludzi młodych. W krajach anglojęzycznych wręcz bym powiedział, że katolicyzm jednak jest taką ostoją żywego kościoła. I teraz wracając na polską ziemię, za każdym razem, kiedy rozmawiam z znajomymi, z przyjaciółmi, którzy uważają, że oni odchodzą od Kościoła i tutaj wymieniają tę nieświętą trójcę, czyli prawda, LGBT, aborcja, pedofilia, ja pytam ich, dobrze, czyli te kwestie przeszkadzają ci w Kościele katolickim, więc do jakiego Kościoła zapiszesz się teraz? Do reformowanych? Do baptystów? Wybór masz szeroki. W samym Lublinie jest chyba z 5 czy 6 innych wyznań chrześcijańskich. I ci ludzie mówią, że nie, oni tego nie będą robić, bo przecież oni nie w tym zostali wychowani. I nawiązując do tego, co dr Mycka powiedział, ja mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej, że nie tyle świat z nami wojuje, świat powoduje naszą obojętność, to, że nam właściwie ludziom staje się obojętne, co wierzą, co robią, że ludzie kiedyś chodzili do kościoła, bo inni chodzili, teraz
inni przestali chodzić, to mnie też się nie chce. I zastanawiam się, czy uważają panowie i ojciec, czy uważacie, że może powinniśmy nawiązać dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami i wspólnie szukać rozwiązania problemu, dlatego że oni ten problem też mają, a może gdybyśmy połączyli siły, mielibyśmy większą ekspozycję, dlatego że ostatecznie, i teraz mnie może okrzyknięcie schizmatykiem, ale może ostatecznie i tak wszystkim nam, chrześcijanom, zależy na zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I może powinniśmy w ten sposób dążyć do rozwiązania również kryzysu Kościoła. Tak, jest zupełnie z wątpliwości, bo nie wiem co powiedzieć. No pewnie tak, tutaj trochę wracam do tego pierwszego pytania tutaj redaktora Jana, że no pewnie mówienie o kryzysie, no to z jednej strony jest prawdziwe, ale z drugiej strony jest się mówimy od siekierczy, gdzie przyłożyć oko, no to będzie po prostu inaczej, nie? Że trochę zależy o jakim kraju mówimy, o jakim aspekcie Kościoła i tak dalej. To jest racja. Dobrze jakby sobie pewnie relatywizować te problemy, żeby jakoś nie popaść właśnie w jakiś skrajny pesymizm, a z drugiej strony niedobrze by było, żeby to była jakaś wymówka do jakiejś, do pracy. Nie wiem dlaczego w mojej kulturze, jakby w mojej przestrzeni, która jest naprawdę ważna, którą kocham, to co najważniejsze jest w obrocie, za nim nie dla mnie najważniejsze. No to, a jeśli chodzi o tą współpracę międzywyznaniową, no to pewnie jest tak, że część problemów możemy jakby działać razem, część problemów mamy wspólnych, część problemów mamy różnych, nie? I to po prostu tak, no, wydaje mi się, jest to tak powiedzieć. Dobrze, bardzo dziękujemy. Doktor Jerzy Mycka, ojciec Gabor Wodarczyk, doktor Piotr Lipski.